Tak wyglądają auta po Kalimie. Przymiarka. Tylko że jest taka duża. A właśnie odkręciłem pokrywę od filtru powietrza i kurna, muszę iść do szpitala. Sos sriracha to nie jest chyba taki zwykły sos. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Siemanko. Po Argos jeździ się po prostu tak ciężko, że ja już mam aż całe spocone ręce, chociaż nie kieruję. Tak, no jest ciężko. No nie wiem, nawigacja nas prowadzi po takich wąskich uliczkach, no ale trudno. Ja musiałem po prostu jeszcze tu zajechać, ponieważ znalazłem sklep z poduszkami takimi specjalnymi, wiecie, do siedzenia dla osób, które mają problemy z hemoroidami. Także wiem, gdzie ten sklep jest, teraz właśnie tam pobiegnę. No i dzisiaj zrobimy serwis naszego auta. Jesteśmy umówieni z mechanikiem, tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka. Także no, sklep. Dzień pełen wrażeń. Dzień pełen wrażeń, kolejny dzień pełen pracy i jeżdżenia. Tak. No dobra, lecimy, ja biegnę do sklepu. Moją podusię ukochaną. Tak wyglądają auta po Kalimie w Argos. Po prostu centymetr pyłu. Jak widzicie, wielkie sprzątanie. Właśnie tu panowie sprzątają cały teren przed kościołem, bo jeszcze tam przed chwilką był piach. I tak jest w większości budynków. Każdy leje wodę na tarasy, na balkony. To błoto ścieka i jest jeden wielki harmider. Naszego ciapka też definitywnie w końcu trzeba będzie umyć. Jest na nim gruba warstwa kurzu. No i panele przykryte są kurzem, więc nie mamy chwilowo ładowania, więc panele będą musiały być umyte w pierwszej kolejności. A ja ledwo nadążam za Pawłem, po prostu tak biegnie po tą poduchę, że normalnie szok. Hej, poczekaj! Siema! No taką podusię znalazłem. Wow, no to jest taka, no, naprawdę. Taka profesjonalna, albo taka. Okrągła. I teraz muszę pomyśleć, która jest lepsza. Czy tą, czy tą. Mhm. Dobra, czy ta? No sam nie wiem. Ta jest wygodna. Przymiarka. Tylko że jest taka duża. Chyba wolę tamtą. I nie wiem, czy w tej bym się nie pocił za bardzo. Mhm. Jest taki materiał. No i jak, wybrałeś? Tak, biorę tą. To jest jednak najlepsze. Kółko. Tak, jednak kółko. I think this one is better for me. Poducha kupiona, zapłaciliśmy 40 euro. Trochę drogo, no ale jest to wyrób medyczny. Na internecie są trochę tańsze, ale nie można spróbować, wiecie. Ja pierwszy raz coś takiego kupuję i no, chciałem przymierzyć. Także teraz widzę, że pasuje i po prostu no, trudno. No, 40 euro nie są to jakieś duże pieniądze, a będę sobie wygodnie siedział, montował filmy i prowadził autko. Zdrowie tyłka najważniejsze. Dokładnie. Wygodnie? Wygodnie, super. No i zbliżamy się już do warsztatu. Tak. Kostas Dimulis, autoserwis. Super gościu, naprawdę. Kostas. Wszystkich Kostasów, których spotykamy, to są bardzo mili, więc... Nie wiem, teraz stanąć. Tu, tu. Może tam pod drzewko. It's up to you. Pod drzewko. Po 12 tu się mówi Kalispera, nie? No chyba tak. Zabłyszczę swoim językiem greckim, a co? Chyba kalimera to. Powiedz jasas. Albo powiem jasas, dokładnie. No jak każą wjeżdżać, to wjeżdżamy.
Wjeżdżamy do hangaru. Ciekawe. Is this dust is normal? No, no. From Sahara? No, 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 no normal. Every 2 years? The first time come. First time? First time, yeah. So we have sometimes, lucky. Sometimes little. First time come. So much? Wow. Today is much better, yeah. Mm. We've been in Argos, all the cars covered by dust. Everywhere in my house here, my wife always now is must clean. Oh, yeah. The solar panels. Everywhere, yes. Climatic change. Climate change, yeah. That's what I think. People, I think people have made, the people no respect the natural. No respect natural, and now it's everything changed. Many factors, many plastic, many... Yeah, all the dust. The system every year, catastrophe. No. Catastrophe, yeah. Many cars. Many cars, yeah. I think it's, the problem is with factories the most. Yeah, sure. No good food. Yeah. Everybody thinking of the money. Many kilos. Yeah, fruits, many kilos. Fruits, quick, give quick medicine. Growing. Yeah, great. No antibiotics. No looking for something good to give in the people. Yeah, that's true. Siga siga. Oh, siga siga. This is very important. You got in Greece, eh? Siga siga, but don't go siga siga. Must work. Oh yeah, you it's must good, work. And me, when I hurry up, I have always extras. Mm-hmm. Oh. Yeah. This every. Have stress after you pay your stress. Yeah, that's true. You pay. But for me it's not good because I'm always here. No travel. Maybe one day you will travel. Co tam, Papa, robisz? A właśnie odkręciłem pokrywę od filtru powietrza i co? Filtr wyjęty i patrzcie ile syfu jeszcze jest pod spodem. A filtr po 18 tysiącach kilometrów. Brudny jak nie wiem co. Przeholowałem w tym roku z kilometrami. Maksymalnie zawsze było 15. Niedobrze. Wszystkie potrzebne rzeczy dotarły. Olej Castrol Edge 5W40. Filtr paliwa firmy Hengst. Tak samo filtr oleju tej samej firmy, filtr kabinowy, filtr powietrza. Także nic tylko montować i będziemy gotowi do dalszej drogi. Rodzinny biznes, chłopaki tu prowadzą. Najpierw ten starszy pan to jest właśnie tata Kostasa, a teraz Kostas uczy swojego syna 22-letniego. Aniczka, co ty tutaj porabiasz? Ja sobie sprzątam w kabinie. No, te naklejki wymieniłaś też. Wymieniłam naklejki, a Paweł ma takie naklejki, proszę bardzo. To jakie? Jest jakiś pomarańcz chyba, czy coś, czy banan. Tam widzę też od jabłuszek jakieś są na drzwiach. No bo jak jadłem, to sobie przykleiłem i zapomniałem o tym. Całą ma kabinę swoją poobklejaną właśnie w takich pięknych pejzażach. Dajemy olej i zaraz będziemy mogli jechać. Taki ładny żółty. Jesteś. Dobra, robota zrobiona, wjeżdżamy. Ja uwielbiam dźwięk silnika po wymianie oleju. Nie wiem, wy też tak macie? Paweł zawsze mówi, że tak ładnie chodzi. Tak no. Cichutko, ładnie, tak. No nie wiem, jak to określić. Serwis kosztował nas 300 euro, z czego 260 zapłaciliśmy za olej i filtry, a 40 euro zapłaciliśmy za robociznę. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobra cena. Tak już ciapek ma zrobioną transfuzję krwi.
No to teraz trzeba też zadbać o niego z wierzchu. Po tej Kalimie, słuchajcie, na myjniach samochodowych jest mnóstwo samochodów. No i stoimy w kolejce. Za nami kolejny kamper. No ale musimy go umyć w końcu. Nie ma innej opcji. Jest po prostu tak brudny, że aż wstyd jeździć. Masz ochotę na coś słodkiego? Na przykład kawałek chałwy? Ktoś zamawiał chałwę może? Ja! Proszę bardzo. Czaso umilacze. A ona jest bez cukru, prawda? Tak. Jest pyszna. Thank you very much. Have a nice trip. Thank you. Aferista. Czapek umyty. Miałem iść do fryzjera. Słuchajcie, kurna, muszę iść do szpitala. Leżał liść palmowy, taki długi, na chodniku. Szłem w sandałach i go tak w sumie nie zauważyłem, bo tak trochę tylko wystawał. No i wszedł mi tak kolec, w palec się wbił, kurna, że masakra, no. Tu mi rozcięło, to tutaj już umyłem, wyczyściłem, zdezynfekowałem, a tu mi wszedł jeden, też wyjęłem, a teraz mi siedzi ten tu. I on siedzi tu, aż dotąd. Na cały palec. Także no ja sobie tego sam nie wyjmę, no tu widać czubek, koniec. Wrócił mój Paweł. Wróciłem, paluszek załatany. Słuchajcie, wyjęli mi takiego kolca. No na długość od zgięcia tego palucha, kurde, tam gdzieś tam sięgał. Dlatego go nie mogłem wyjąć. Musieli go rozciąć trochę, bo ona też go nie mogła wyjąć. No. Ale rozciąć palec, tak? Tak. No ale co? Kurde, z tym chyba nie ma żartów, bo mam tak, dwa antybiotyki, dwa rodzaje. Jeden muszę brać co 12 godzin, drugi co 8. Dostałem szczepionkę przeciw tężcowi. No i tu mam jakieś te trybiotyki. No i tyle. No także, no kurde, głupi kolec, kurde, z palmy i tyle zachodu, nie? Ale mnie bolało. A mam nadzieję, że ta pasta już w końcu minęła. To już był ostatni taki... Medyczny akcent. Medyczny akcent w Grecji, bo kurwa się czuję, jakbym miał 90 lat. Chodzę do tych szpitali po prostu non stop. Ojejku, ja jak berety. Muszę iść sprzątnąć ten liść palmowy z chodnika, bo żeby ktoś sobie znowu nogi nie skaleczył. Idę to zrobię od razu. No właśnie. Takie coś mnie urządziło. No cacy. Kto by pomyślał. Szedłem sobie tu, a to leżało. Pyk. Zagapiłem się gdzieś tam. I gotowe. I to trochę nam pokiełbasił wszystkie plany. Zmieniliśmy miejscówkę, już tu kiedyś staliśmy, także powinniście ją poznać. Na wpiu stoimy na klifie przy twierdzy. No nie ma się co rozwodzić nad tym miejscem. Jak środa, to środa. Gotujemy, tak? No tak. Nieważne, co się działo, obiad trzeba ugotować, także idziemy. Gotowanie w wannie. Dziś u nas będzie zupełnie inaczej, bo będzie mięsko. Tak. Będziemy robili kurczaka w taki sposób, w jaki zazwyczaj go przyrządzamy. Zasmakował nam ostatnio w Argos, jak pamiętacie z poprzedniego filmu, ale no nie będzie to na taki sposób, jak robią go w Argos, bo widzieliście mięśniemy przepis? W ogóle. Tak, tajny jest tak, że... próbować go podrabiać. Także na takiego kurczaka to tylko tam trzeba przyjechać. A my robimy go na swój sposób. Na ostro. Na ostro. Potrzebujemy do tego cebulę, papryczkę i małego pora. Por nie jest konieczny, ale taki mi został wypierdek, więc go zużyję po prostu. Wypierdek, okej. No i oczywiście kurczak. Są to udka, takie wyfiletowane, bez kości. W sumie dla mnie najsmaczniejsza część kurczaka. Kwintesencją całej potrawy będzie sos sriracha. Żeby to było widać. Najbardziej popularny, ognisty, pikantny sos na świecie.
Oczywiście może mniej popularny w Europie, popularny jest w Azji, bo stamtąd też pochodzi. Podobno miejsce jego pochodzenia to miasto w Tajlandii, które nosi nazwę właśnie Sriracha. Sos ten jest na bazie papryczki chili. Powinien zawierać tak przynajmniej 60%. Do tego dochodzi bodajże ocet, cukier, czosnek i to wszystko. Sekretem jego jest to, że te papryczki są w jakiś sposób najpierw marynowane, dlatego on ma taki właśnie specyficzny, kwaskowy smak. Nóż mam tak ostry, że po prostu zdążam posiekać cebulę, zanim zacznie szczypać mnie w oczy. Odrobina oliwy. Sos Sriracha to nie jest chyba taki zwykły sos. Doczekał się nawet swojego filmu dokumentalnego. Stworzony został przez Griffina Hammonda. Doczekał się wielu prestiżowych nagród na festiwalach filmowych. No i opowiada historię, jak ten sos powstał, gdzie. Całą historię po prostu. Także no, musi smakować. W Tajlandii używają tego sosu po prostu na surowo do moczenia różnego rodzaju przysmaków, na przykład jakichś pierożków czy krewetek. Ja też lubię go na surowo, czasami trochę polewam sobie na kanapkę. Jest bardzo ostry, więc trzeba uważać, ale dziś właśnie użyjemy go jako marynaty do kurczaka. Mięso wrzucamy do lekko podsmażonych warzyw i polewamy sosem. Ilość, no w zależności od tego, jak ostre lubicie. My dosyć ostro i jemy także. Paweł już może chyba, co? No tak, najwyżej będzie piekło. Piekło w tyłku. I kurczak gotowy. Wygląda obłędnie. Nałożyłam tak mało, bo już nie będziemy się teraz obiadać. Zjemy to jutro na obiad. Zazwyczaj robimy do tego ryż albo kaszę bulgur, no ale trzeba spróbować, więc... Czy nie przesadziłaś z ostrością? Nie, no fajne. Soczyste. No i? To jest to? Kuciak na ostro. Kuja na oto. Jest ostry, ale jak widzicie, zjadłam bez żadnych wspomagaczy, bez ryżu, więc no, da się. Bardzo smaczne. Ej, zostaw mi trochę. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Upadki i zwloty. Roller coaster przez cały film. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Pełna patelnia pysznego jedzenia na najbliższe 2 dni. No a my się już będziemy żegnać z Wami. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. Zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się, dzięki. Hej! Witajcie w nowym vlogu. Siemanko! Po Argos ja nie jeździ. Mikrofonu. 3, 4. No chodź tak szybko. No ale to co, to tak głupio. Cały serwis. Do moczenia różnych przysmaków, na przykład... Chodź, weź tabletkę.